A wiesz, może tam dzwoniła albo pisała, ale wiesz, ale ja telefon mam w domu, nie? No i ten. I później ja mówię, a co? I mówię, cieszysz się? A ona mówi, nie, ja mówię, co, zadowolona jest, zadowolona jesteś, czy nie? Ona mówi, a powinnam? Ja mówię, no nie wiem. Posiedziała chwilę i poszła. Tak? Aż nie odchodzisz? Nie, no ja cały w przekonaniu, że odchodzę, poszła. Tak? Tak, bo mnie wkurwiła. Wielka kierowniczka przyjechała, ona menu z poniedziałek zmieniła i ona mi sprawdza listę zakupów. Ja myję naczynia, tłumaczę tej dziewczynie co jak, a ona mówi, to masz, a pomidory masz? Ja mówię, skoro są zapisane, to trzeba kupić. Bo się wkurwiłam, a ona do mnie mówi, naszykowała te filiżanki, kawkę se chciała zrobić. Mówi tak, Maciu, jak się woda zagotuje, zalejesz kawę? A ona se siedziała nogę za nogę, z Kamilem gadała. Ja mówię, chyba ją pizdę pojebało. Ja mówię, jak będę miała czas, to ci zaleję. Słyszę, woda cyknęła, a ja sobie w zlewie myję, z tą dziewczyną rozmawiam, tłumaczę jej o kodach, woda wystygła. W końcu wstała, tupsko ruszyła, poszła i sobie jeszcze raz wodę gotowała. Ja nie będę, kurwa, na czyjeś usługi. Nie, że mi noga boli. Widzisz, że jestem w pracy, tak? Sprzątam, obsługuję, to robię. Jeszcze kawkę jej będę zalewać. Słuchaj. Pierdoli się. A dzisiaj problem wyszedł. Jaki? Nie masz wolnego. No, patrz. Patrz, ile baranów. Nawet autobus. Tak. Będzie. Będzie. Wiesz? To idzie na YouTube. Wiesz? MPK Wrocław. Ponownie. Tylko nie będzie słyszeć, że trąbimy. Szkoda. Ale to dobrze.